Witam Państwa serdecznie. Z ogromną radością witam Was na bardzo wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest konferencja Akademii Prawa Nieruchomości Elżbiety Liberdy. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w jednym miejscu spotkać tylu specjalistów branżowych mojej ukochanej branży, branży nieruchomości. Mam nadzieję, że tak samo jak ja kochacie tą branżę, bo dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkowe. Dlaczego? Ponieważ swoje sukcesy, które na pewno już odnieśliście, będziecie mogli zmierzyć z sukcesami innych, bo dzisiejsze wydarzenie powstało po to, aby nasi eksperci, absolwenci Akademii Prawa Nieruchomości również, opowiedzieli o swoim success story. Po co? Abyście wy mogli dokonać akceleracji własnych działań biznesowych. To jest coś wyjątkowego i uwierzcie mi, na wielu konferencjach bywam, tak licznego grona inwestorów z taką energią praktycznie nie ma. Kto jest dzisiaj tutaj królem całego, królową całego zamieszania? Elżbieta Liberda, bardzo proszę. Nie musiałem prosić o brawa, bo należą jej się naprawdę, gdyż została właśnie królową matką nieruchomości. Przedstawiać praktycznie jej nie trzeba. 16-letnie doświadczenie w branży prawniczej, prowadzenie biura nieruchomości, wspiera inwestorów, fliperów, deweloperów. Jest specjalistką od optymalizacji ryzyk. Jeszcze raz bardzo proszę o wielkie brawa dla organizatorki i naszej królowej Elżbiety Liberdy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A oczywiście dzisiejsze wydarzenie to nie tylko będzie pożywka dla ducha, czyli ta wkład merytoryczny, który otrzymacie od nas, to będzie również pożywka dla ciała. Będzie tutaj w trakcie naszej konferencji dostępny szereg atrakcji, o których na bieżąco będę wam opowiadał. Na wieczornej gali również będzie szereg atrakcji. Także bardzo proszę, bądźcie z nami, pilnujcie tego, co tu się będzie działo, bo ominą was w innym wypadku naprawdę wyjątkowe rzeczy. Ja nazywam się Maciej Górka i dzisiaj jestem wyjątkowo w podwójnej roli. Zarówno prowadzącego to wyjątkowe wydarzenie, jak i prelegenta, który wystąpi w panelu, który za chwilę poprowadzimy. Dlatego rozpoczniemy już część merytoryczną, do której zaproszę naszych panelistów i po kolei będą to prowadząca wyjątkowo w dzisiejszym dniu, zamieniamy się rolami, Elżbieta Liberda, która poprowadzi cały panel. Następnie na scenę zapraszam panią Aleksandrę Kowalewską. Zapraszam, brawa. Pana Adama Kowalewskiego. Super, brawa. Bardzo odważni ludzie. Pana Damiana Kleczewskiego. Maciej Górka, czyli ja, będę tutaj również wsparciem merytorycznym. Oraz Kamil Ługoniek i Dawid Dowbusz. Brawo! Żeby osoby, które siedzą daleko, wszyscy są podpisani. Tak, wiedzieli, kto mówi i gdzie siedzi, kto jest kim. Każdy usiądzie pod swoim zdjęciem, dlatego bardzo cię proszę, ustąp mojego miejsca. Bliżej, bliżej, zapraszam, tak nie jest. Bój się, spokojnie. Optymalizacja ryzyka. Tak, optymalizacja ryzyka, dokładnie. Elu, oddaję ci głos. Dzień dobry, witam was serdecznie. Bardzo dziękuję moim panelistom, że zgodziliście się tutaj na tak odważną rolę, dlatego że będzie dzisiaj totalnie bez znieczulenia. Także szykujcie się, ale tutaj w gronie mamy sportowców, inwestorów, którzy są odważni. Działają ostro, ale jednocześnie legalnie, dlatego dzisiaj podzielą się z wami swoimi success story, ale uwaga, nie tylko. Nie będzie tutaj ściemy, że to wszystko jest takie usłane różami i troszeczkę też powiedzą o ciemnych stronach swoich biznesów. Będą liczby, będą pewnie i emocje, no ale zobaczymy. Zachęcam też
do tego, żeby tutaj dopingować naszych panelistów. No ale dobra, słuchajcie, kilka słów od siebie, bo jak wiecie, lubię dużo mówić, tak? No to tak, co, nastroje na rynku różne, tak? Oczywiście my tak sobie lubimy w tej naszej branży nieruchomości przycukrować, że o ile to my transakcji nie robimy, ile to my zarabiamy, tak? A później, no co, niektórzy mają dostęp do tych ksiąg wieczystych i tak jak posprawdzamy tych inwestorów, to o, taki inwestor jakoś nie ma na siebie żadnej nieruchomości. Ależ inwestor, a ile on już ludzi przeszkolił z tego, jak ten biznes robić. No tak się dzieje. No ale dobra, może też jest taki mądry i chowa wszystko po spółeczkach. To też polecam. No ale dobrze, słuchajcie. I tak, ale rzeczywiście, jedne biznesy hulają i nasi tutaj prelegenci zostali dobrani tak, żeby pokazać, jak właśnie na tym de facto trudnym rynku sobie dosyć dobrze radzić, ale co więcej, zobaczcie, co się dzieje, jakie zmiany. Ten rok naprawdę mocno dynamiczny. Deweloperka najpierw na maksa stanęła, nie? Była awaria, deweloperzy wycofywali się z inwestycji. Teraz co, przychodzi kredyt 2%, ceny bomba w górę, tak? I nagle okazuje się, że nie ma czym handlować. Ale i zobaczcie też, pomimo tych wszystkich zawirowań, te ceny de facto nie spadły. One tylko czasowo gdzieś tam, tak, te transakcje się wstrzymały. No ale dobra, teraz żeby flipować, żeby robić to klasycznie, no to też wiemy, że potrzeba dosyć dużego kapitału, szczególnie przy takich flipach typowych w większych miastach. A jednocześnie no nasze zyski z takiego klasycznego flipa wcale nie wzrosły. Ale czy to spowodowało, że fliperów jest mniej? Wręcz przeciwnie. Uważam, że ten rynek jest na maksa rozpędzony. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Pomimo tego, że przybywa tych osób, to też część z nich oczywiście jest tylko na chwilę, to są tacy, tak, królowie jednego strzału. Natomiast też sporo osób osiąga dość spektakularne sukcesy. I ja tutaj do debaty zaprosiłam starych wyjadaczy z branży, ale też osoby, które zaczęły niedawno. Moich absolwentów, absolwentów Akademii Prawa Nieruchomości, którzy w zasadzie po roku spędzonym ze mną, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem i będziecie, myślę, również pod wrażeniem tego, jakie stopy zwrotu wykręcają. Powitajcie ich wszystkich gorącymi brawami. No dobra. To do brzegu, jak to się mówi. Zaczynamy od inwestora bardzo doświadczonego, Maciej Górka. Maciej, działasz w branży deweloperskiej. Reprezentujesz kilka czy kilkanaście spółek, bo już nie mogłam się tego doliczyć. Dla wielu robisz i robiłeś sprzedaż. Powiedz, w co obecnie, tak serio, w co opłaca się inwestować na rynku pierwotnym? Flipy, jakieś pakiety mieszkań, może pieresy, może lokale usługowe. Co byś polecił? Powiem wam tak, jest bardzo dużo pieniądza na rynku. Mamy teraz bardzo dużą dysproporcję między kapitałem, który jest dostępny, tanim finansowaniem, bo nawet ktoś, kto kupuje mieszkanie w kredycie 2%, jest również inwestorem, oraz naprawdę ograniczoną i ograniczającą się nadal podażą. Podam wam proste dane. 1 050 000 000 000. Wiecie, co to jest? Tyle Polacy mają zgromadzone środków na lokatach, kontach bankowych. To jest wynik spektakularny. To jest ogromna kwota, która znajduje się w bankach. Co ludzie z nimi najczęściej robią? No wkładają w depozyty, jeżeli stopy procentowe są wysokie i to się opłaca. Ograniczenia są takie, że rentowność kapitału zgromadzonego na lokatach niestety nie przewyższa kilku procent w skali roku. To nie jest dobra inwestycja. Dlaczego? No bo się nie zarabia zbyt wiele. Dlatego inwestorzy szukają alternatyw. Nieruchomości zawsze były i będą jedną z najbardziej stabilnych branż, w które można inwestować, dlatego że rentowność jest dużo wyższa niż to, co okazują banki. Z drugiej strony mamy naprawdę ograniczający się mocno popyt. Deweloperzy najpierw przez pandemię, później przez zakręcenie kurka finansowego w bankach i ograniczenie, no, praktycznie brak zdolności kredytowych dla 70% populacji polskiej przez to, że stopy procentowe były wysokie i niedostępność kredytu była wysoka, ograniczyli budowę mieszkań. Ta podaż, która jest,
ona po prostu bardzo dynamicznie spada. Podam wam prostą daną. Nie wiem, czy śledzicie na pewno jako doświadczeni inwestorzy różnych danych źródłowych korzystacie, ale taką jedną bardzo wymierną korzyść daje GUS, który mówi o trzech kategoriach dynamiki rozwoju rynku pierwotnego, a mianowicie raport GUS Budownictwo, który mówi, że w pierwszym półroczu tego roku deweloperzy, nie mówię o klientach indywidualnych, którzy budują na własne potrzeby, bo oni też budują mniej, wystąpili o ponad 34% mniej pozwoleń na budowę niż miało to miejsce w zeszłym roku. Co to oznacza? Że jest była w tym, na tej przestrzeni niechęć do budowania. Oczywiście ktoś powie, że już wszyscy mają WZ-ki, pozwolenia, dlatego tego tyle nie trzeba, ale kurczy się bank ziemi i kurczy się podaż. Deweloperzy oddają o 30% mniej mieszkań do użytkowania rok do roku, co oznacza, że po prostu jest mało towaru. I tutaj mamy po prostu grę popytu i podaży, która jest brutalna. Dlatego, że inwestorzy pazurami wgryzają się w rynek i wyciągają wszystko z niego, co jest możliwe. A mamy teraz dwie kategorie inwestorów. Tacy, którzy kupują na własne cele mieszkaniowe i chcą skonsumować kredyt 2%, i drudzy, ci, których tu mamy zgromadzonych właśnie na sali, czyli tacy, którzy szukają możliwości na zainwestowanie własnego kapitału i po prostu pomnażania go. I tutaj jest problem. Walka jednego z drugim o topniejący towar i znikający spółki. Dlatego to, co się teraz dzieje, trzeba szybko podejmować decyzje zakupowe. Deweloperzy mają problem, chowają oferty pod ladę po to, żeby im się wszystko nie wyprzedało. Są na tyle sprytni, że wiedzą, że nie ma ograniczeń cenowych, znaczy wartościowe oczywiście są, ale mówię cenowych, ceny metra zakupu nowych mieszkań w ramach kredytu 2%, i wystawiają ten towar, który jest najmniej chodliwy, po to, żeby on zszedł z półek, a dla inwestorów będą mieli inny towar, właśnie taki wyjątkowy, który będzie sprzedawany właśnie kimś, kto będzie chciał kupić go drożej. Niestety dynamika jest taka, że ten towar za szybko znika, dlatego ceny dynamicznie rosną. I taka perspektywa jeszcze będzie przez najbliższe, sądzę, półtora roku, dwa lata. Zobaczymy, jak będzie z kapitałem, który daje tutaj banki w ramach kredytu 2%, bo może po wyborach się tutaj wszystko zmienić i na przykład w przyszłym roku ten budżet będzie ograniczony, bo on już jest skonsumowany, ten przyszłoroczny. I pojawiają się po prostu inwestorzy, którzy gwałtownie wchodzą w rynek. Co się teraz sprzedaje? W jaki sposób inwestorzy rozmawiają? Chcą konkretnych ofert, które będą przedstawiane później jako inwestycje, na przykład pod wynajem. Kupują pakiety mieszkań, inwestują w lokale usługowe. Podaż lokali usługowych nowych, ja nie mówię w ogóle o rynku wtórnym, również maleje, a miasta się rozlewają. Proces urbanizacji jest mimo wszystko duży i dynamiczny, dlatego powstają osiedla na obrzeżach, gdzie nie ma lokali usługowych. Inwestorzy zdają sobie z tego sprawę i szukają, ja mam bardzo dużo u siebie w biurach sprzedaży zapytań, właśnie o lokale usługowe. I tutaj znowu się dywersyfikuje grupa inwestorska, bo z jednej strony jesteście wy ze swoim kapitałem kilkumilionowym, a z drugiej strony pojawiają się fundusze, które chcą kupować całe pakiety, i pakiety lokali usługowych, i pakiety mieszkań. Jest po prostu walka jak pod Grunwaldem o towar, który się kurczy. I to jest trudne, dlatego trzeba umieć rozmawiać z deweloperem i tylko sprytni, mam nadzieję, że dzisiaj nasi eksperci i prelegenci powiedzą wam, jak wyłapywać te okazje. Ja też jestem oczywiście do waszej dyspozycji, jeśli chodzi o rynek pierwotny, żeby porozmawiać, jak wyłapywać te okazje, jak rozmawiać z deweloperem, ale trzeba już na etapie WZ-ek i pozwoleń na budowę zaczynać rozmawiać z deweloperem o towarze, który będzie miał do sprzedaży. W innym wypadku będziecie musieli kupować drogo albo już będzie wyprzedane. No dobrze, słuchajcie, sytuację w Polsce znamy, Maciej przedstawił ją bardzo obszernie. Odniesiemy się też za chwileczkę do rynku wtórnego. Natomiast teraz będzie trochę mocniej, egzotycznie. Temat spoza Unii Europejskiej. Dawid Dowbusz. Dawid, inwestycje w Anglii. Powiedz, co cię tam zaprowadziło. Tam jest średnio ładnie, zimno, a ty wcale nie chcesz wracać do Polski. Powiedz, co cię tam trzyma. Z tego, co wiem, byłam u ciebie, no to kurczę, no
wykręcasz miliony. To nie jest ściema. Ja widziałam jego inwestycje. To nie jest gość, który błyszczy tylko w internecie. Miałam przyjemność występować na scenie Dawida i oglądać jego nieruchomości. Powiedz, dlaczego Anglia i przede wszystkim, co daje ci przewagę inwestycyjną? Więc witam serdecznie. Nie tak brzydko, bo słuchajcie, zobaczcie, jaki śniady jestem prosto ze Słonecznej Wyspy. A tak na serio, mieszkam akurat w takim miejscu, gdzie deszczu jest mniej niż na Pomorzu, no ale są też regiony, gdzie może jeden dzień w roku nie będzie tego deszczu. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to tutaj trzeba po prostu rozróżnić parę ważnych faktów. Polacy jak przyjeżdżają do tego kraju, to jak kiedyś wikingowie, tak dzisiaj Polacy podbijają. To jest coś na styl wejścia na plac zabaw, gdzie w piaskownicy są dzieci i teraz kto wygra łopatki, wygra walkę łopatkę, my czy oni. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to tak, to jest zachód, populacja jest tam rozleniwiona, ludzie wiele nie potrzebują, przeciętny Brytyjczyk nie ma na koncie 5000 zł, czyli 1000 funtów, tak? Więc ta konkurencja jest mało ambitna, ale też są tam starzy landlordzi i mamy już ich dzisiaj 2,6 miliona, tak? Więc też są ludzie, którzy te nieruchomości posiadają. I dzięki takim właśnie narzędziom jak remortgage, wy tutaj flipujecie i macie limit tych nieruchomości na hipoteki. My nie mamy limitu nieruchomości na hipoteki, banki rozumieją, że właściciel, inwestor to jest biznes partner, z którym można robić po prostu inwestycje razem, tak? I banki dadzą wam tych hipotek 10, 100, 200 albo 1000, zależy jakie będziecie mieć ambicje. W większości osób po kilkunastu, kilkudziesięciu się nudzi, bo po prostu zarabiają więcej niż potrzebują w życiu i się wypalają, tak? Więc trzeba sobie na pewno znaleźć ten cel. I ten remortgage co powoduje? To powoduje to, jak wy robicie flipa w Polsce, żeby po prostu zainkasować sobie tą różnicę, którą stworzyliście poprzez, nie wiem, kupienia taniej domu i go wyremontowania. Tak, w Wielkiej Brytanii po prostu sprzedajemy sobie ten dom sami sobie, tak? Czyli przychodzi drugi bank przykładowo, albo nawet i ten sam, wycenia tą nieruchomość i tą różnicę nam wypłaca. Więc jak odpowiednio tanio kupisz dom, to po prostu rolujesz sobie tą kwotę uzbieraną raz w życiu i kupujesz cały czas kolejne nieruchomości. Ja doszedłem do 50 nieruchomości, z tym, że moje nieruchomości to są większe, takie jak na polskie, tutaj jest kwatery pracownicze. I zwykły taki domek na północy Wielkiej Brytanii zarabia średnio przy tych stopach procentowych 4 do 5 tysięcy funtów na czysto na rok. Większe nieruchomości troszeczkę na 4 pokoje dzielone to już jest 10 tysięcy, 5, 6, 7 pokoi to już jest 15 do 25 tysięcy funtów na rok z jednego domku. Tak? Mam na przykład znajomego, co ma same mieszkania, no i na każdym mieszkanku zarabia sobie 4 tysiące do 5 tysięcy funtów, mnóżcie razy 5 i on takich mieszkań ma 100. Pod moimi skrzydłami dzisiaj jest ponad 1000 polskich landlordów i dzięki temu właśnie, że mamy te narzędzia, jakie są, to można szybko budować ten cash flow i szkoda po prostu, jak się już napracowaliście, sprzedawać to, tak? Bo prawa lokatorskie nie są takie jak w Polsce, tam jest prawo królów, gdzie my jesteśmy właścicielami, tak? Jest prawo właściciela ziemi, jesteście tym landlordem. Jak ktoś wam po prostu nie płaci, no to sądownie go w 3 miesiące wyrzucicie, a jak macie polską krew, to zrobicie to w 2-3 dni, tak? No bo przyjedzie policja, oczywiście wszystko legalnie, no bo przecież on sam się wyprowadził, twierdzi, że się nie wyprowadził, no policja tutaj rozkłada ręce i mówi w takim razie proszę iść do sądu cywilnego i założyć sobie sprawę, tak? No i na tym się kończy, więc Polacy potrafią być bardzo kreatywni, ale robią to na pewno w białych rękawiczkach. I taka ostatnia ciekawostka, to jest możliwość spłacania kredytu pod względem interest only, czyli wybieramy, czy chcemy spłacać kapitał i odsetki, czy tylko odsetki. No i teraz ktoś pyta, no ale jak ja nie spłacam kapitału, to ten dom nigdy nie będzie mój. Więc możecie sobie sprawdzić historię cen nieruchomości. Property prices since 1952, czyli od 1952, gdzie dom kosztował 1800 funtów średnio, ale średnio dom to jest tak, jak słuchajcie, jak wejdzie Liberda z bezdomnym do windy, to nagle wychodzi, że średnio to tam są sami milionerzy. Tak samo w Wielkiej Brytanii, jak w Londyn zawyża, północ zaniża ceny, tak? I w tym wypadku w 71 te ceny wynosiły już 4000 funtów. Nixon zniósł standard złota, wystrzeliło to razy 2, gdzie pieniądz nie miał pokrycia. Później w 2008 średnia wychodziła 160 tysięcy, później 260 tysięcy, więc jaka to jest logika? Taka, że się kupuje dzisiaj dom i za 30 lat jeden dom spłaca 10 nieruchomości. Taka jest legenda Simon Zucci, który w 1988 kupował domy w Birmingham i sprzedawał je 3 lata temu. Za jeden dom sprzedany spłacał kredyty na 10 nieruchomościach. Więc to jest odpowiedź na to, co można robić. A jeżeli nie chcesz takich sprzedawać, to dopisujesz do spółki swoje dziecko jako dyrektora. Ono ma
30 lat, to możesz wziąć znowu kredyty na kolejne 40 lat, tak? Może się okazać, że przez 100-150 lat będziesz dalej te domy trzymał w swoim rodzie, jeżeli jeszcze wyżyjesz. I po prostu za tyle lat to tak może być, że roczna pensja będzie spłacała ci całą nieruchomość. Tak jak w 1988 domy w Sheffield kosztowały po 30 tysięcy, dzisiaj te domy, które ja kupiłem dopiero w 2014, kiedy się tam osiedliłem, dzisiaj te domy kosztują 220-260 tysięcy, więc oczywiście dalej można inwestować, dalej można znajdować wokół dużych aglomeracji domy między 80 a 100 tysięcy funtów, więc jest sporo możliwości i my na dzień dzisiejszy, bo poza tym, że ja sam kupuję, robię projekty deweloperskie, ja z nieruchomości zbudowałem 30 ponad spółek. Teraz będę otwierał dwie kolejne, czyli odwrotnie. W Polsce ludzie robią biznes i nadwyżki inwestują w nieruchomości. Tam z nieruchomości można po prostu eksperymentować sobie z biznesami. Jak tu się trochę straci, to jak to jeden z moich byłych menadżerów powiedział, a Dawid z czynszów dołoży, tak? Więc no chodzi o to, żeby z tych czynszów nie dokładać, ale jest ta ciekawa poduszka powierzchna. Więc możliwości jest całkiem sporo. Prawo sprzyja właścicielom, nie lokatorom, a w Urzędzie Skarbowym nigdy nie byłem przez całe życie. Nawet nie wiem, gdzie taki się znajduje. Wszystko się załatwia online. Nawet kupuje się nieruchomości online, a jak ktoś się za was podpisze notarialnie, bo to zrobicie u siebie, nie wiem, w sypialni, w salonie czy gdzieś i zrobi to przypadkiem żona, to też ani bank, ani prawnik się nie połapie. Więc jest dużo wolności, mało ograniczeń i nie aż tak dużo deszczu. Dziękuję. No dobrze, dobrze. Może jednak przenieśmy się zatem na nasz stary ląd, bo jeszcze tutaj wszyscy stwierdzą, że teraz przenoszą się do Anglii. Brzmi nieźle, ale dobrze. Porozmawiamy też o tych ciemniejszych stronach twojego biznesu, ale to trochę później. Ale zatem, skoro przenosimy się na ten stary ląd, to porozmawiajmy też o budynkach nieco starszych. Damian Kleczewski, inwestor w kamienice. Z Damianem współpracuję już wiele lat. Znam też jego inwestycje, ale powiedz, jak przy dzisiejszym rynku to widzisz i które segmenty nieruchomości uważasz za wyjątkowe i warte, żeby teraz się nimi zainteresować? Czy konsekwentnie kamienice, czy może coś zmieniasz? Kamienice są przede wszystkim ciekawe z kilku powodów. Pierwszy to taki, że są lepsze, bo pszczoły nie tłumaczą muchom, dlaczego miód jest lepszy od gówna. Po drugie, są lepsze ze względów finansowych. Po trzecie, skoro analizujemy już nieruchomość z perspektywy ceny, jej zakupu, wkładu, remontu, tego jak to uda nam się sprzedać i ciągle się martwimy, czy nam starczy tego buforu, to wierzcie mi, że jeżeli dobrze kupimy kamienicę na starcie, jako dobrze przeanalizowaną ofertę, to ten bufor tam jest, na te wszystkie różne ryzyka właśnie. I kolejna rzecz jest taka, że w kamienicach mamy tak naprawdę te trzy opcje, o których tu rozmawiamy. Czyli jest tam możliwość flipowania, bardzo rentownego flipowania. Mamy najem, bardzo rentowny najem, bo skoro tanio wytwarzamy, to mamy dobrą stopę zwrotu. No i mamy wreszcie opcje deweloperskie, które też w kamienicach są. Są nadbudowy kamienic, przebudowy kamienic, są rozbudowy kamienic, więc to też występuje. W tym rynku jest ta specyfika, że i ogromna przewaga, jeżeli chodzi o to stare budownictwo, że tak jak patrzycie sobie na różne miasta, z których przyjechaliście, to z czego są one zbudowane? Z inwestycji deweloperskich? One są zbudowane ze starych budynków. Najpierw były kamienice, potem bloki czteropiętrowe z cegły, potem wielka płyta i dopiero potem się pojawiały te wszystkie czasami poczwarkowate inwestycje deweloperskie. Więc nie jest tak, że jest utrzymany pewien ład przestrzenny wobec wszystkich typów budownictwa, bo wręcz właśnie inwestycje deweloperskie przełamały pewne tabu i odeszły w pewną skrajność. Buduje się gęsto. Zobaczcie, jak gdzie wygląda w Warszawie Wola. Widzicie, jaki to jest Hongkong. Hongkong to bym powiedział, że jest naturalny wobec takiego budownictwa, bo jest mało ziemi, idzie wszystko w górę. I to jest na tamten grunt taka potrzeba. W Polsce, w Warszawie stłoczenie ludzi i chodzą jeden piesek przy piesku, dwa Jorki się całują w tyłek, to wszystko powoduje, że nie ma miejsca, nie ma oddechu.
Więc inwestycje deweloperskie jakby też wymykają się spod kontroli i ten deweloper, który ma lepsze koneksje, czasami uzyskuje lepsze warunki. W przypadku kamienic obowiązuje pewna klasyka gatunku. One są dostojne, wykwintne, wystarczy, że zatkniemy nos do nich wchodząc i będziemy myśleć tą kategorią, że kupiliśmy miód, a nie mocz. Więc to jest kwestia przejścia pewnych etapów, przejścia pewnej procedury i w konsekwencji zarobienia lepiej niż na czymkolwiek tutaj z perspektywy rynku nieruchomościowego, mieszkaniowego przychodzi nam się zmierzyć. Jest to też pewna specyfika tematu, bo gdzie w nieruchomościach zarabia się najwięcej tak naprawdę? Na pomysłach, nie na wytwórstwie. Jeżeli wy się będziecie angażować w to, żeby wykonać dany etap fizycznie metodą gospodarczą, to jaka inwestycja deweloperska czy jaka inwestycja kamienicowa będzie spięta w czasie? Prawie żadna, dlatego że to wszystko się będzie rozlatywać w czasie, bo ja wiem najlepiej, bo ja chcę sam zrobić, bo ja przykręcę gniazdko. To nie o to chodzi. Jak masz pomysły na przearanżowanie budynku, jak masz pomysły na wydobycie potencjału z działki czy też z całego starego budownictwa, no to tutaj zarabiasz w nieskończoność tak naprawdę, bo te pomysły kreują wartość, te pomysły można sprzedać, pozwolenie na budowę możecie sprzedać, projekt, spółkę możecie sprzedać, tutaj jest wartość. To jak się inwestuje w Wielkiej Brytanii jest olbrzymim błogosławieństwem dla tego kraju, ale ilu ludzi pojedzie tam i faktycznie odważy się przenieść swój ośrodek życiowy do innego kraju, do Hiszpanii, do Portugalii, do Włoch, bo tam jest taniej, bo tam są lepsze narzędzia. No nie przeniesiemy się z dnia na dzień, więc chwytamy co mamy. I jeśli będziemy mądrze analizować i w oparciu o takie tutaj właśnie możliwości wydarzenia jak u Eli, gdzie macie możliwość spytania się tego, tamtego, co robił, jak coś przejść, pokonać, jakiś problem rozwiązać, to wtedy pojawiają się nagle inne liczby w głowie. Pojawia się inny metraż, inna procedura i nagle życie jest piękniejsze i się okazuje, że te wszystkie folderowe inwestycje przestają być takie kolorowe. Więc tak naprawdę rynek jest bardzo szeroki, ale to, że spływa do nas bardzo dużo danych, to, że sobie analizujemy statystykę, że kredyt 2%, że jakieś wychodzi prezes NBP i mówi, że będzie tak, za chwilę na molo pójdzie, powie co innego i to będzie obowiązywać, a nie to, co powiedział na konferencji. To, że u nas prawo obowiązuje z PowerPointa na konferencjach, a nie faktyczne prawo, to powoduje, że mamy bardzo duży chaos prawny i decyzyjny i w konsekwencji to determinuje nasze wybory, które często są mało rentowne, bo nie skupiliśmy się na specjalizacji. I to powoduje, że jesteśmy czasami wypaleni i nasze przebiegi się kończą, bo tak naprawdę nie daliśmy sobie pola manewru na zdobycie wiedzy. I ta wiedza kosztuje dzisiaj bardzo mało. Ona jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Pytajcie, bo po to tu jesteście. To tyle z mojej strony. To ja przepraszam, chciałem ad vocem tutaj do kolegi Damiana jeszcze tylko jedno zdanie to dodać. To tylko bardzo krótko, bo masz tendencję do rozplatania. Ja się nie zgadzam z tym, że wszystkie miasta posiadają również zasób starych nieruchomości jak kamienice, bo miasteczko na przykład Wilanów czy miasteczko Siewierzyna jest zbudowane tylko z nowych budynków, a każdy stary budynek, który się nie nadaje do dalszej eksploatacji, w centrum miasta jest zastępowany nowym. Także proszę nie deprecjonować deweloperów, bo oni są jedynym wytwórcą powierzchni mieszkaniowej w Polsce na obecną chwilę. Skoro zaczyna się ostro, to może tutaj przejdziemy do sportowca, do medalisty sportów walki, kickboxingu. Słuchajcie, jest z nami Kamil Łagunionek, przedsiębiorca branży finansowej, prawnej i energetycznej, prezes zarządu spółki Batalia i... Drodzy Państwo, to jest absolwent Akademii Prawa Nieruchomości, który upodobał sobie właśnie trudne tematy, ale to, co powiedział Damian, podszedł do tematu mądrze, nie wyważał otwartych drzwi, postawił na wiedzę, a następnie na specjalizację. Kamil, bardzo Cię proszę, powiedz, jaki jest Twój do tej pory najlepszy strzał? I skąd w ogóle nieruchomości? Przecież świetnie radziłeś sobie w innych branżach, w innych biznesach.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, no bardzo dobre pytanie zadała Ela. Ja działam w trzech branżach, tak jak powiedziała, finanse, prawo i energetyka. I teraz nazwą, jeżeli chodzi o działalność prawniczą, stworzyłem taki projekt, który nazywa się umarzamydługi.pl. I do tej pory interesowaliśmy się głównie klientami, którzy nie mieli jeszcze prowadzonej egzekucji komorniczej. Czyli specjalizujemy się w wyszukiwaniu błędów w procedurach bankowych oraz braków formalnych dokumentacji. Jeżeli takie błędy lub braki znajdziemy w pozwie, który otrzymamy od klienta i wykażemy przed sądem, to sąd jest zobowiązany oddalić powództwo tego wierzyciela. No co za tym idzie, dług istnieje, ale jest niewymagalny. Czyli wierzyciel nie może wyegzekwować tych swoich należności. Tak, i do tej pory w ten sposób działaliśmy. Natomiast jeżeli było zbyt wiele tych zobowiązań, no to mogliśmy zastosować procedurę upadłościową, wejść, po prostu zrobić klientowi upadłość, mówiąc wprost. Natomiast jeżeli miał on nieruchomość, którą, na przykład w której mieszkał, tak było to jego mieszkanie, no to nie zawsze ona jest dla tego klienta taka upadłość opłacalna. Po pierwsze, co prawda zostaną umorzone mu długi, natomiast no w dalszym ciągu nie będzie miał gdzie mieszkać i nie będzie miał pieniędzy. Więc ja szukałem rozwiązań, które pozwolą mi prowadzić tych klientów w ten sposób, dalej w dalszym ciągu mieć wizję, misję, pomóc tym klientom, oddłużenie ich, no ale chciałem też zrobić na tym interes, no nie robić tego charytatywnie, mówiąc wprost. I teraz wyszukałem Akademię Prawa Nieruchomości u Elżbiety Liberdy. No i muszę przyznać, że to był dobry pomysł. Zapisałem się tam, pojechałem na akademię, wziąłem w niej udział. No i po kilku zjazdach, jakby dlaczego w ogóle wziąłem w niej udział? Ponieważ agenda, która była na internecie, którą można sobie zweryfikować i sprawdzić, wszystkie zagadnienia i tematy, no były dokładnie tymi pytaniami, które ja sobie stawiałem, na które chciałem dostać odpowiedzi. I słuchajcie, po kilku zjazdach w Warszawie, które tutaj Ela organizowała, no dostałem gotowe schematy tego, w jaki sposób możemy tego typu rzeczy rozwiązać. Czyli dostałem rozwiązania prawne na moje odpowiedzi. I teraz no myślę, że wisienką na torcie tutaj w tej chwili są nieruchomości, z tego względu, że no pierwszy case po kilku miesiącach już jakby wróciłem do pracy i niezwłocznie wdrożyłem w życie i od razu miałem klientkę, która miała prowadzoną egzekucję komorniczą, miała nieruchomość i dokładnie za miesiąc był termin licytacji jej własnego mieszkania. I oczywiście długów było mnóstwo, klientka zdruzgotana. No, emocje, które towarzyszą tym klientom, no są no naprawdę, no zdajecie pewnie sobie sprawę jakie. I wyznaczony był termin licytacji, to była e-licytacja. I e-licytacja zawsze trwa kilka dni. No i zrobiłem to, dopiąłem temat dokładnie dzień przed zakończeniem e-licytacji. I teraz, co było tego skutkiem, co osiągnąłem? Klientka została oddłużona. Dostała ode mnie pieniądze na dobry start, na nowy początek w życiu. Ja kupiłem nieruchomość za 500 tysięcy złotych, gdzie wartość rynkowa tej nieruchomości wynosi ponad 700 tysięcy złotych. Tak, czyli mówimy tutaj o tym, a jeszcze jedna sprawa. Wynająłem tą nieruchomość za 3,5 tysiąca złotych miesięcznie plus opłaty czynszów. Czyli jestem z Gdańska, pochodzę z Gdańska. Nieruchomość też została zakupiona w Gdańsku i sąd wieczystoksięgowy Gdańsk. Mniej więcej czyszczenie wpisów trwa około roku, więc wyliczyłem sobie, że jeżeli z czynszów będę miał około 40 tysięcy złotych przychodu, to dokładnie taką kwotę dostała ode mnie klientka na dobry początek. Tak więc w efekcie końcowym klientka nie miała zadłużenia, była oddłużona. Dostała 40 tysięcy złotych gotówką do ręki na nowy początek, nowy start w życiu. Ja kupiłem nieruchomość za 500 tysięcy, którą za rok sprzedamy za 700 tysięcy albo więcej. Czyli można sobie wyliczyć szacunkowy zysk z tej inwestycji 40% w ciągu roku. Oczywiście zakładając, że zostanie to sprzedane po roku. No ale jest to taka nieruchomość, że nawet jeżeli byśmy mieli sprzedać ją ciut taniej, to i tak zysk jest, myślę, że całkiem przyzwoity.
Także no, to był pierwszy temat, to nie był pierwszy, to nie był ostatni, to był pierwszy temat, natomiast nie ostatni, mam też lepsze, mam też fajniejsze. Natomiast chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że dostałem gotowe rozwiązania, których poszukiwałem i wbrew pozorom naprawdę mam wielu prawników wokół siebie, no ale tych rozwiązań nie było tyle, więc no, czy wybór Akademii Prawa Nieruchomości to była dobra decyzja? No ja uważam, że tak i jeżeli miałbym ją polecić, to mogę to zrobić z czystym sumieniem, bo faktycznie, no Elu, było warto. Bardzo dziękuję, naprawdę dzięki za te słowa, ale przede wszystkim, co chcę tutaj podkreślić. Kamil podszedł do tematu, podchodząc bardzo profesjonalnie, dlatego że po każdym zjeździe, krok po kroku, zastosował się do procedury, którą ja pokazuję na zajęciach. To jest model biznesowy, to jest cały system, który jeżeli przejdziemy krok po kroku, to on rzeczywiście wtedy daje tak spektakularne efekty, tak? Ale trzeba się też tego nauczyć. Tego nie wyczytacie z książek, to jest praktyczna wiedza i Kamil to zrobił. Dzięki temu jakby to nie jest pierwsza transakcja, tylko wiele ich kontynuuje, ale przede wszystkim zobaczcie, co dają też te trudne nieruchomości, co tutaj pokazała ta wypowiedź. Musieliśmy oczywiście poczekać, tak, na zysk, na wyregulowanie stanu prawnego, ale jednocześnie co on zrobił? W oparciu o przedstawiony na zajęciach system od razu wiedział, że my nie lubimy czekać, bo my inwestorzy, nasz biznes polega na płynności, na pieniądzach, czyli natychmiast działamy, tak? Jeżeli wiemy, że musimy poczekać, to stosujemy strategię, że od razu to wynajmujemy. I trudne nieruchomości dają to, że macie wybór wielu możliwości i nie czekacie na kasę, jak przy klasycznym flipie, ale o tym będę mówiła za chwileczkę podczas mojego wystąpienia. No ale dobrze, Ola i Adam Kowalewscy, moi wspaniali absolwenci, którzy są też moim, mogę śmiało powiedzieć, success story i oni zastosowali też również przedstawiany przeze mnie system i w książkowy sposób podeszli do inwestowania w udziały. Powiedzcie, może zaczniemy, Olu, od ciebie. Flipowaliście. Co spowodowało, że jednak chcieliście przejść na ten bardziej zaawansowany model biznesowy? Przede wszystkim dziękujemy, Elu, za miłe słowa i za zaproszenie. My się zajmujemy nieruchomościami już dosyć długo. Działa ten mikrofon? Działa. Dosyć długo, bo już kilka dobrych lat. I jakby wszystko było ok, schemat się sprawdzał, zarabialiśmy, ale w pewnym momencie przyszedł taki czas, że już no, tak tłoczno się zrobiło na tym rynku, tak wiele kursów, szkoleń tego tradycyjnego modelu biznesu, jeżeli chodzi o flipy i ta konkurencja naprawdę zrobiła się no, ogromna, tak? Nie chcąc zrywać czyichś karteczek z drzwi, podchodząc pod swój temat, tak? Zaplanowany. No, trzeba było pomyśleć o czymś nowym, świeżym i no, całe szczęście, że udało się trafić na to szkolenie, na akademię, bo no, otworzyło to nam tak naprawdę nowe wrota, nowe drzwi, pokazało sporo nowych, ciekawych rozwiązań i to, co do tej pory było trudne, stało się łatwe, po prostu, tak? Tematy, do których nie podchodziliśmy, gdzie były trudności związane z udziałami, rozczłonkowana mocno własność, tematy u syndyków, mocno zadłużone tematy, które właśnie były mocniej zadłużone niż sama wartość nieruchomości, gdzie tutaj no, nie było już dużego pola manewru, tak jak nam się początkowo wydawało, do jakiejś fajnej, skutecznej transakcji, na której można było zarobić. Już w pierwszych miesiącach tego roku, po pierwszych szkoleniach, zwłaszcza po tym z udziałów, które nas niesamowicie zainspirowało, tak, no, dostrzegliśmy tutaj ogromny potencjał. I już niedługo po szkoleniu mieliśmy pierwszy taki temat, bardzo fajny. Mieszkanie puste stało już ponad 6 lat, puste w centrum miasta, 2 pokoje, bardzo fajna lokalizacja. No fajny potencjał, no ale puste od lat. Jak się okazało, w księdze wieczystej mieliśmy tam 5 osób, 5 współwłaścicieli, którzy odziedziczyli to w udziałach po małżeństwie. W księdze od razu właściwie było też widać, że to małżeństwo nie miało własnych dzieci. Czyli część dzieci było tej żony, a część dzieci było męża. Także no, od razu można było przypuszczać, że był tutaj po prostu olbrzymi konflikt między nimi.
Tak, i z tego tytułu mamy mieszkanie niezamieszkałe, niszczejące i tak dalej. No i z pomocą wiedzy od Eli, to tak naprawdę zrobiliśmy ten temat. Dotarliśmy do tych ludzi, skupiliśmy udziały od części z nich i to naprawdę za śmieszne pieniądze, ponieważ dla tych ludzi to był problem. Tak, oni czuli, że to mieszkanie tak naprawdę im zabiera pieniądze, energię, jakiś taki, no taki spokój, tak? Komornik puka do drzwi i się upominał ten czynsz za to mieszkanie, z którego oni nic nie mieli i przypominał im jedynie tak o zmarłych rodzicach. Także udało się te udziały skupić i to bardzo tanio, a pozostałe dwie osoby, i okazało się, że jedna z nich w ogóle nie żyje. Także mamy zmarłego współwłaściciela, po którym postępowanie spadkowe dopiero będzie wszczęte. Także tutaj mamy ogromny czas jeszcze przed nami do tego. Oni są, spadkobiercy potencjalnie są za granicą, małoletni. Także tutaj mamy po prostu długą sprawę do rozwiązania, a mieszkanie w tym momencie już jest w naszym portfelu na wynajem. Wyremontowane, wynajęte, ślicznie zarabia i naprawdę tutaj stopa zwrotu jest świetna. A jeżeli chodzi o tych pozostałych współwłaścicieli, którzy tak naprawdę mają, no nie mają zainteresowania tym mieszkaniem, nie ma ich tutaj, ich udziały są także zadłużone, także mamy tutaj kompleksowo w tym temacie tak naprawdę i udziały, i hipoteki, zadłużenia, i zmarłego spadkobiercę, przepraszam, zmarłego współwłaściciela i małoletnich spadkobierców, tak? Także sprawa wydawałaby się bardzo skomplikowana i kiedyś byśmy w ogóle tego tematu nie ruszyli. No właśnie, no i tutaj widać prawdziwy pasywny dochód i naprawdę niezła rentierka. Mega tanio kupione, dobrze wynajęte, budujemy portfel mieszkań na wynajem. No dobra, ale Adam, ja bym chciała, żebyś ty mi jeszcze powiedział, czy tych tematów jest dużo, bo wiele osób ma takie poczucie, że no dobra, gdzie tego szukać, że to w ogóle jakieś takie mocno skomplikowane. Ale z tego co wiem, to te tematy zaczęły przychodzić do was już same. Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że tych tematów będzie coraz więcej. Mamy trudną sytuację na rynku. Kredyty wbrew pozorom są wciąż drogie. Czynsze poszły do góry, koszt ogrzewania gazowego poszedł do góry, także koszty około obsługi nieruchomości poszły do góry. I wystarczy spojrzeć sobie w dowolnym mieście, po oknach, tak, po oknach, po drzwiach. Widać, że część mieszkań jest niezamieszkała i tam poszukujemy tych okazji inwestycyjnych, których wydaje mi się, że z czasem będzie coraz więcej. I tak jak Elu wspomniałaś, dzięki oczywiście tutaj nowej perspektywie, dzięki spojrzeniu na, w inny sposób na ten rynek nieruchomości, faktycznie w tym momencie można powiedzieć, że tematy, tak jak Maciej Górka powiedział, że tutaj walcz o towar. Tutaj jeżeli dobrze to rozegramy, zareklamujemy się na rynku, to towar walczy o nas, ponieważ to my potrafimy rozwiązać problemy, których nikt inny nie potrafi tego rozwiązać i ludzie, z którymi robimy transakcje, bardzo często nam po prostu przychodzą i dziękują, że rozwiązaliśmy im problem. Także dodatkowo jest to bardzo duży atut, bardzo duża, silna motywacja, wręcz porównywalna z tymi bardzo wysokimi stopami zwrotu, które osiągamy. No dobra, ale też jeszcze na szybko pytanie. Jesteście małżeństwem, powiedzcie, jak to się sprawdza, że biznes prowadzicie razem. Pomaga, czy może jednak bywają zgrzyty? Powiem tak. Będąc całkiem poważnym. Wyobraźcie sobie, że znaleźliście partnera biznesowego bądź wspólnika, który ma podobne cele, podobne dążenia, jest podobnie zorganizowany i podobnie ambitny, ale jednocześnie nie musisz się dzielić zyskiem, bo trafia to wszystko na wspólną kubkę. Także sami sobie możecie odpowiedzieć. Moim zdaniem jak najbardziej tak, warto, polecam. I tyle. Dodatkowo spędza się ze sobą mnóstwo czasu. Jeździ się razem na te wszystkie wyjazdy, bo ja nie wiem, może chociaż dla kobiet to jest jakby plus, ja nie wiem jak dla mężczyzn, ale my kobiety lubimy być przy swoich mężczyznach, ja myślę. Także to jest tak ogromne. Tak, a ja tutaj jeszcze od siebie mogę dodać, że takie połączenie sił mężczyzna, kobieta wielokrotnie, szczególnie przy tych trudnych nieruchomościach, to jest na bardzo duży plus do
jednych osób lepiej, żeby poszła negocjować kobieta, inni chętniej rozmawiają z mężczyznami, kobiety też mają z reguły takie umiejętności, czy do homestagingu, czy do, prawda, przygotowywania tej nieruchomości, a faceci robią twarde tematy i kwity, ale też co do tego, to uważam, że zawsze lepiej zatrudnić prawnika, dobrego prawnika, i tak jak Damian Kleczewski powiedział, specjalista, ekspert, niech się każdy skupi na swojej robocie. No ale dobrze, to teraz chciałabym, ponieważ czasu już mamy mało, chciałabym, żeby każdy z was powiedział jeszcze kilka słów na temat tego, jakie widzicie perspektywy inwestycyjne na najbliższy czas. Oczywiście trudno powiedzieć, co zostanie nas jutro, natomiast jakie plany i co byście rekomendowali tutaj naszej wspaniałej publiczności na teraz, i które w waszej ocenie modele biznesowe są najbardziej odporne jednak na takie wahania rynku, na zmiany przepisów prawa. Chciałabym, Damian, od ciebie zacząć. Wspomniałaś, że znamy się 8 lat, to prawda. Ja właśnie też Elę poznałem na jednym ze szkoleń w PFRON-ie i ja już wtedy szukałem kogoś, kto będzie uczył z czegoś bardziej zaawansowanego. I nie ma takich ludzi na rynku, wbrew pozorom, którzy dzielą się wiedzą w zakresie specjalistycznym tak naprawdę, czymś, na czym najwięcej się zarabia, bo na specjalizacji się zarabia najwięcej dzisiaj. Więc to pokazuje, że te 8 lat daje pewien poziom wytrwałości w relacji biznesowej, jakby nie było, w której trwamy, która pokazuje, że różne wydarzenia, które się dzieją, są dla was i my możemy się tą wiedzą z wami dzielić. My też ewoluujemy, my też dostarczamy wam nowy content, dajemy wam nowe doświadczenia i nowe rozwiązania. Każde wydarzenie jest inne i to jest taki wstępniak trochę do tego, że zanim zaczniemy dalej myśleć o inwestowaniu, najpierw się wyedukujmy, ale w sposób taki konkretny. Nie latajmy po tych wszystkich szkoleniach na rynku, gdzie ja zauważam, że jest bardzo duża impotencja intelektualna, tylko jest pewien poziom takiego chaosu, który później powoduje, że my nie podejmujemy decyzji. Dlaczego? Bo ten przewodnik duchowy nam powiedział inaczej, a ten inaczej. I jak jedziecie na wycieczkę gdziekolwiek na świecie, to wybieracie dwóch przewodników do tego samego miejsca czy jednego? Więc tak samo jest na rynku nieruchomości. Jeżeli jeden wam odpowiada, trzymajcie się go, bo jeżeli on będzie uczciwy, będzie transparentny, będzie was prowadził mądrze i wy na tym przy okazji zarobicie, no to będziecie zadowoleni. Taki jest prosty przepis na sukces. Natomiast to, co ja rekomenduję, ciężko tu mówić o rekomendowaniu takim publicznym, bo ja, specjalizując się w kamienicach, mam już na tym poziomie pewne doświadczenia, których nie ma wielu ludzi na rynku, więc ja mogę pomóc wskazać pewne rozwiązania, jak ktoś przyjdzie i zapyta o nie. Natomiast warto jakby wybrać to, z czym się dobrze czujecie, bez względu na okoliczności, które nadchodzą, tak? Czyli mamy trend jakiś tam, bo rynek kredytowy, bo coś, tak? I my pod ten trend zaczynamy podejmować decyzje, co jest, uważam, błędne, bo możemy się źle czuć z czymś, co mamy realizować, ale robimy to, bo stało się to modne. Masa ludzi utopiła kasę na giełdzie, masa ludzi utopiła kasę na kryptowalutach, bo poszli za tłumem. Róbcie coś, nie co wam dyktuje serce, ale co jest logiczne, z czym się utożsamicie biznesowo i to, co zbuduje wam odpowiednie relacje, jakościowe relacje, które będziecie ciągnąć dalej. Bo to środowisko tak naprawdę, w którym będziecie tkwić przez kolejne ileś lat, no bo takie jest to środowisko, ono zabiera ten czas, więc mądrze nim dysponujcie, bo im bardziej będziecie poświęcać się w tematy toksyczne, tym bardziej będzie to oddziaływać na wasze relacje rodzinne czy na biznes, który tworzycie. Stąd jest tyle niewypałów na rynku, tyle spółek, które idzie pod wodę, które nie przewidziały pewnych konsekwencji swoich działań i to powoduje, że to nawet nie jest trend. To jest pewna już powszechność tematu, że słyszymy, że ta spółka dała ciała, ta poszła pod wodę, ta utopiła inwestorów i tak dalej. To się dzieje. Tylko bądźcie tego świadomi, jak wybierać odpowiednie produkty,
A to dopiero się będzie działo, jak będziecie mieć odpowiednią wiedzę. Dlatego się spotykamy na takich właśnie wydarzeniach jak to, żebyście mieli możliwość skonfrontowania waszych oczekiwań, waszych wątpliwości z kimś, kto wyprowadzi was z błędu czasami albo nada jakiś rytm właściwego działania. Tak. Maciek, a jaki jest twój pogląd na ten temat? W co teraz inwestować? Oczywiście ja wiem, że będziesz się upierał tutaj przy rynku pierwotnym, ale jednak no, jak widzimy, no, ten rynek pierwotny, deweloperka, no, chociażby ustawodawca, no, można powiedzieć wprost, dał deweloperom po dupie. Tak. I powiedz, bo tak, no, nie każdy jest tak zaawansowanym graczem na rynku jak ty. I teraz co byś rekomendował, która z tych opcji jednak jest wciąż bezpieczna? Jasne. Znaczy, trzeba patrzeć na to, co się dzieje na rynku. Krótko. To jest moja predykcja. Uważam, że idzie pewna stagnacja, dlatego że społeczeństwa w większości nie będzie stać na kupowanie mieszkań. Dlatego inwestorzy będą tą klasą premium, która będzie rozdawać karty na rynku nieruchomości. Kupujcie zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym to, co jeszcze obecnie się opłaca i budujcie portfele mieszkań, budujcie małe PRS-y, większe PRS-y po to, żeby się przygotować do tego, że za chwilę ludzi nie będzie stać na kredyty. Co będą musieli robić? Będą musieli wynajmować. Jest bardzo duży potencjał cały czas w rynku najmu. I moja predykcja jest prosta. Nie skupiajcie się na flipach. Deweloper nie zrobi z wami flipa, bo nie będzie schodził z ceny, bo ma cały czas popyt. Flipy na rynku wtórnym, to się zawsze zdarza, bo są różne źródła pochodzenia tych nieruchomości. Można tanio kupić, bo właśnie będą egzekucje komornicze. Tam można flipować. Ale moja rekomendacja jest prosta. Przygotujcie się na scenariusz taki, gdzie ludzi nie będzie stać na to, żeby kupować mieszkania i wejdziemy w zachodni model, gdzie to fundusze, bogaci oraz duży kapitał jest właścicielem portfeli mieszkań, które wynajmuje się społeczeństwu. No właśnie, zachodni kapitał, Dawid. Twoje rekomendacje. Więc tak, tylko tutaj takie sprostowanie jeszcze do Damiana, bo się wcześniej odnosił do tego, że trzeba się przeprowadzać, żeby gdzieś inwestować. U nas inwestują Polacy, którzy mieszkają w Tajlandii, w Kanadzie, w Australii. Mało tego, są tutaj również na sali inwestorzy, którzy kupują nieruchomości zdalnie, nie będąc w Wielkiej Brytanii. Nawet jeden z twoich inwestorów kupił już u nas 4 nieruchomości. Później cię pozdrowię, nie wiem, czy chcę być tutaj wywoływany. Do tego jeden z twoich dzisiejszych wykładowców też ma portfel nieruchomości w Wielkiej Brytanii, więc to nie jest wcale tak za dalekim oceanem. To jest dalej cywilizowany kraj i można to robić też zdalnie. Jeżeli chodzi o kupowanie nieruchomości w Polsce czy Wielkiej Brytanii, mało osób lubi o tym rozmawiać, ale czy tego chcemy czy nie, koszty życia znacznie wzrosły i ludzie są coraz bardziej zadłużeni, a w szczególności w stosunku do poprzednich lat, więc też będą osoby, które będą bankrutować i moim zdaniem będzie się pojawiało dużo więcej okazji inwestycyjnych. Już się pojawiają w Wielkiej Brytanii. Pamiętajcie, że to społeczeństwo jest znacznie bardziej zadłużone i leniwe niż to, co jest w Polsce. W Polsce ludzie są jeszcze głodni. Ale też no, Polacy, w szczególności kolejne pokolenia, też idą w tym kierunku zachodnim. Tak? Więc tak samo jak w Wielkiej Brytanii, tak samo i w Polsce, moim zdaniem będzie coraz więcej osób zadłużonych, którym będzie trzeba pomóc się oddłużyć i wykupić po prostu taniej te nieruchomości. Więc tych okazji będzie na pewno w najbliższym roku, być może dwóch, to będzie okienko, będzie znacznie więcej niż było ich wcześniej. Później po prostu ten rynek może znowu zacząć odbijać. Tak? Stopy w końcu znowu zaczną spadać. Ci, co nakupują nieruchomości dzisiaj taniej, no będą zwycięzcami, no bo później te czynsze cały czas będą szły do góry. Tak, tak samo w Wielkiej Brytanii kiedyś mogliśmy wynająć za 100 funtów dom, tak? Dzisiaj nie wynajmiecie nawet kawałka pokoju za tyle. Tak? Więc tak samo jest w Polsce. Kto jest tutaj jakimś starszym wyjadaczem, to będzie wiedział, ile były czynsze w danym mieście 10-20 lat temu, o ile one są dzisiaj, a ile będą za kolejne 10, 15 czy tam 20 lat. Tak? Więc gra długoterminowo na pewno się opłaci i po prostu no, celujcie w ludzi, którzy będą w tarapatach, a takich będzie cała masa. I oni będą mieć ziemię, będą mieć nieruchomości komercyjne, będą mieć mieszkania i to będą po prostu okazje na sprzedaż. Dziękuję bardzo. No właśnie, tak. Moi szanowni absolwenci, którzy dla mnie już są zwycięzcami, to tylko powiedzcie krótko, czy planujecie zmienić swoją strategię inwestycyjną, czy dalej ciśniemy w trudne nieruchomości?
No ja dalej będę na pewno działać w trudnych nieruchomościach, tylko chciałem też wziąć pod uwagę jedną rzecz, że po drugiej stronie stoi cały czas człowiek i on ma ogromne problemy, ogromne tarapaty, więc my też tutaj mówimy o tym, że bardzo fajnie jest kupować zadłużone tematy, bo są one, bo można je nabyć taniej i zrobić na nich po prostu dobry zysk. Tylko nie jest to proste, ponieważ z drugiej strony, jeżeli jest ten człowiek, któremu się wali wszystko pod nogami i właśnie ma stracić swój majątek, to też weźcie to pod uwagę. Więc z jednej strony warto się szkolić, warto znać rozwiązania. Tak jak sam powiedziałem, no szukałem rozwiązań, znalazłem, więc fajnie. Teraz mogę tylko poszerzać swoją wiedzę i robić coraz więcej tematów z tego tytułu. Natomiast weźcie pod uwagę, że zadłużone tematy, to nie mówimy tutaj o zadłużonych nieruchomościach, tylko mówimy tutaj o tym, że po drugiej stronie stoi człowiek, który naprawdę ma ogromne problemy, któremu przede wszystkim trzeba pomóc. Więc jako, że też prowadzę tą firmę, która nazywa się umarzamedługi.pl, to my niesiemy pomoc osobom zadłużonym. I więc ja to robiłem i robić będę dalej. Tylko teraz jestem w stanie im pomóc, ale też zrobić na tym dobry interes. Więc to była taka kropeczka nad i uważam, że nieruchomości, ogólnie mówiąc o nieruchomościach, to jest strzał w dziesiątkę. Także dziękuję bardzo. No i to jest super. Dwie strony transakcji wygrywają. Ola, Adam, zmieniamy coś, czy konsekwentnie dążymy do celu? Oczywiście, te flipy zadłużone, trudne, te trudności, problemy, które możemy ludziom rozwiązać, to jest naprawdę no, rewelacja. I jeżeli chodzi o stopę zwrotu, i jeżeli chodzi o wdzięczność tych ludzi. Jak kupujesz normalnego flipa, to nikt się do ciebie nie uśmiecha, tylko no, ci ludzie wiedzą, że sprzedają ci tanio, tak? A jeżeli chodzi tutaj, to rozwiązujesz ich problem, dodatkowo zarabiając, i to bardzo fajne pieniądze. I tylko najważniejsze w tym wszystkim to jest wiedza. Wiedza, wiedza, wiedza. Jeżeli my wiemy, jak to zrobić, tak? Nie boimy się tego wszystkiego, no to wtedy jest proste, tak? Wszystko, co było kiedyś trudne, staje się proste, jak już to pierwszy raz zrobimy, tak? Tylko no, potrzeba tego pchnięcia. A jeżeli mamy jeszcze zabezpieczenie, mamy kogoś, do kogo możemy się zwrócić, mamy takiego po prostu naszego pitbulla, jeżeli chodzi o sprawy prawne, co zawsze jest to no, dla nas wszystkich, którzy nie jesteśmy prawnikami, jednak jakiś tam kłopot, jakaś tam zagwozdka, to niesamowicie to ułatwia i wtedy naprawdę trudne sprawy stają się proste. Adam, czy chcesz coś dodać? Bo w sumie... Ja chciałem tylko zrobić pewne podsumowanie, ponieważ zapytałaś o perspektywy na kolejne lata. Przede wszystkim nie wiemy, czy będziemy mieli teraz stąpnięcie rynku i wejdziemy w jakiś kryzys czy recesję, czy będzie dalej hossa. I te trudne tematy, które nauczyliśmy się rozwiązać, będą bardzo dobre w hossie, i będą bardzo dobre w czasach kryzysu, kiedy będzie gorzej. Będzie ich jeszcze więcej, jeszcze więcej ludziom będziemy mogli pomóc, tematów będzie więcej i mam nadzieję, że również będzie więcej pieniędzy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję moim panelistom. Słuchajcie, jak widzicie, opcji na rynku wciąż jest bardzo wiele, tylko po prostu trzeba umieć to robić, bo jeżeli nie mamy wiedzy, to zamiast biznesu może być totalna wtopa. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Podziękujmy brawami. Panelistom.